Dzień dobry, witam wszystkie dzieci. Dzieci z grupy Światoludków, z grupy Podróżników oraz z grupy Tropicieli. Zapraszam, słuchajcie, na zajęcia z doświadczeń i eksperymentów. Dzisiaj przeprowadzimy sobie prosty eksperyment, który będziecie mogli sobie przeprowadzić również w domu. Będziecie potrzebować do tego, słuchajcie, wody, szklankę, najlepiej kubek plastikowy, żeby było bezpieczniej. Do tego cukier, nie za dużo tego cukru i płyn do mycia naczyń. Oprócz tego będzie potrzebna nam słomka i łyżeczka. Słuchajcie, jeżeli macie już wszystko przygotowane, możemy zaczynać. I teraz najpierw do kubeczka z wodą będziemy wsypywać jedną łyżeczkę cukru. Teraz będziemy dodawać dwie łyżeczki płynu do naczyń. Mój jest w takim różowym kolorze. Ok, jedną łyżeczkę mamy. I druga łyżeczka. Oczywiście nic nie bierzemy do buzi. Myślę, że to wszyscy wiecie. Dobrze. I teraz słuchajcie, mieszamy. Mieszamy, patrzymy, co się dzieje. Mieszamy, mieszamy. Co założyliście? Czy tak jak u Was cukier się rozpuścił w wodzie? Bo u mnie tak. Woda zmieniła kolor na kolor lekko różowy, tak jak mój płyn do mycia naczyń. I zrobiła się delikatna pianka. Już Wam pokazuję. Cukru nie ma. Był na dnie, już go nie ma. Pojawia się tu pianka. I mam różową wodę. Dobrze. Słuchajcie, jak już wymieszaliście wodę z płynem i z cukrem, to teraz troszkę wody tej rozprowadzamy tutaj na blacie. Nie za dużo. Dobrze. I teraz słuchajcie. Maczamy rurkę w tej wodzie. Nie pijemy, tylko maczamy. I na tym miejscu, gdzie posmarowaliście płynem, robimy bańki. Delikatnie wyciągamy słomkę, żeby bańka nam nie pękła. Jeśli pękła, to robimy jeszcze raz. Słuchajcie, u mnie taka wielka powstała. Nie wiem jak u Was. Teraz jeszcze raz zamaczamy. Nie pijemy, tylko zamaczamy słomkę. I delikatnie wkładamy w tą bańkę. O! Pękła! Muszę zrobić jeszcze raz. Próbujemy, aż się zrobi. Powolutku dmuchamy. Nie chce się zrobić. Słuchajcie, wytrę, spróbuję jeszcze raz. Od nowa najpierw troszkę posmaruję tym płynem, nie za dużo. Dobrze, teraz jeszcze raz biorę słomkę, maczam i spróbuję robić bańki. Udało się, mam bańkę w bańce. Widzicie, mam dwie bańki. Teraz spróbuję zrobić trzecią w środku. Delikatnie wkładam i dmucham. Wow, mam trzy bańki. Spróbujcie, poproście rodziców, żeby Wam robili zdjęcia, słuchajcie. Jak dużo Wam się uda robić baniek? Możemy tak robić w nieskończoność, aż się płyn skończy. Pamiętamy, żeby delikatnie wkładać rurkę i delikatnie dmuchać. O! Połączyły się.
takie śmieszne powstają kształty, słuchajcie. Delikatnie wkładamy słomkę i powolutku dmuchamy, nie szybko, żeby nie pękały od razu. No, słuchajcie, mi się połączyły w kilka jednych baniek. Jedna bańka się złącza z kolejną. Jestem ciekawa, jak wam powstały bańki. Dobra, teraz niszczę te bańki, spróbuję jeszcze raz. Jaka duża! Mam 3 bańki, słuchajcie, bańka w bańce. O, już 4 mi się nie udało. Ale słuchajcie, możemy tak od nowa, aż się nam znudzi. Słuchajcie, już udało mi się zrobić. Jestem ciekawa, czy wam wszystkim powstały bańka w bańce. Poproszę rodziców, żeby zrobić zdjęcia i wysyłajcie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na kolejnych eksperymentach. Pa!